Pani marszałek, Wysoka Izbo, ta sprawa rzeczywiście powinna być przedmiotem szerokiego porozumienia, a właściwie to byłoby wyrazem jakiegoś zdrowia życia publicznego, gdyby była przedmiotem szerokiego porozumienia. Jeśli chodzi o moje stanowisko, to ja jestem gotów wspierać działania te władz, które uszczelniają granice, także budowę tej zapory. I jestem też gotów rozmawiać o poważnej korekcie prawa w zakresie reakcji na migrację. Zresztą debata na ten temat rozpoczyna się w skali europejskiej. Ale ten konsensus, czy ta szeroka zgoda, jeden z przedmówców ją bardzo gorąco reklamował, przywołując przykład litewski, no, wymaga pewnej powagi i wymaga też no, przestrzegania zasad zgodnych z kulturą polską, czyli szczególnie zgodnych, szczególnie wymaganych przez kulturę polską. No, powaga dyktowałaby to, żeby nie odrzucać propozycji korekty tej ustawy, tych poprawek, które zostały tutaj przedłożone przez pana senatora Wadima Tyszkiewicza, które są godne rozważenia i budowałyby szeroką zgodę wokół tego projektu. Zresztą w ogóle praca nad takim projektem powinna być odbywana, powinna się odbywać w warunkach jakiejś szczególnej konsultacji z opozycją. Premier Morawiecki, kiedy rozpoczęła się rewolucja na Białorusi, podjął takie rozmowy, a potem ich już nigdy nie kontynuował, chociaż przecież nie były odrzucane. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że poprę poprawki przedłożone przez pana senatora Wadima Tyszkiewicza. No ale są jeszcze dwie inne sprawy. Po pierwsze, przecież ta rzecz dzieje się w kontekście tego, co pokazuje telewizja publiczna. Tego, co pokazuje telewizja publiczna, tak? Telewizja publiczna straszy Polaków jakąś wielką nawałnicą ludzi obcych, którzy zagrożą naszemu bezpieczeństwu i naszej kulturze. I to są materiały, które odbierają tym ludziom godność. Czy to jest męski sposób radzenia sobie z rzeczywistością? Czy to jest odpowiedzialny sposób radzenia sobie z rzeczywistością? No, w naszej kulturze mężczyzna więcej robi niż mówi. Potrafi bronić swojego domu, swojej ojczyzny, ale nie odbierać godność innym. A szczególnie mężczyzna, zaraz powiem, dlaczego mówię o mężczyznach, bo kulminacyjnym momentem tej barbarzyńskiej kampanii propagandowej był występ dwóch ministrów konstytucyjnych, pokazujących zdjęcie pornograficzne. A jeden z nich nawet jeszcze uczestniczył w ruchu solidarnościowym. Czy życzylibyście sobie, żeby ktoś z waszej rodziny występował w takiej roli? Przecież to jest kompletne barbarzyństwo. Przecież to zostaje w pamięci ludzkiej. I w takim kontekście rozmawiamy o tym. Teraz tak, ja bym chciał usłyszeć, dlaczego pytałem o pana ministra Wąsika o to, a jeszcze przy tej okazji, to bardzo bym sobie życzył, żeby moi dawni znajomi z opozycji demokratycznej, tacy jak uhonorowany odznaczeniem Orła Białego Bronisław Wilczyn, w sprawie tej konferencji prasowej zabrali głos. Bardzo bym sobie życzył. I prawdziwie na to czekam. I to czekam na to z punktu, jako polityk, który ze względu na interes państwa poprze działania uszczelniające granice i nie będę głosował przeciwko tej ustawie. Ale jeśli chcecie konsensusu, to przywróćcie moralność tej kwestii. To nie pozwalajcie na takie rzeczy. Na rzeczy, na które byście nigdy nie pozwolili w swoich rodzinach, a pozwalacie w życiu publicznym. I wreszcie, jeśli uważacie państwo, że tę granicę uszczelnicie, a życzę tego, i wprawdzie powiedziawszy,
Dziwię się, dlaczego pan minister Wąsik nie powiada tak, my to zrobimy w 3 albo w 4 miesiące, skoro mamy nadzwyczajne prawo, to jednocześnie powinniśmy pokazać światu, że będziemy rozpatrywać legalne wnioski o azyl w Polsce, a nie wypychać z punktów legalnych ludzi po to, by nie dopuścić do legalnej procedury. Bo to jest kwestia nie tylko moralności, ale także reputacji Rzeczypospolitej. Być może bezpieczeństwo jest ważniejsze od reputacji, ale Polska miała dzięki rewolucji solidarnościowej, dzięki temu, że nie była opresorem, dzięki temu, że nie była państwem kolonialnym, piękną markę na świecie. Nie możemy mieć opinii kraju, który okazuje obojętność wobec matek i dzieci na granicy. I jeśli powiadacie tak, tworzymy prawo, które uszczelni granice, które zapobiegnie nielegalnej imigracji, to jednocześnie trzeba udowodnić, że jesteśmy po uszczelnieniu granicy zdolni do tego, by przyjąć kobiety z dziećmi, otworzyć punkty, w których naprawdę będą się realizować procedury legalnych przyjęć. Czy ten nacisk będzie mniejszy, czy większy, życzę sobie, żeby był mniejszy niż teraz. Ale to powinniśmy zaświadczyć światu. A nie będzie konsensusu, jeśli nie ustanie barbarzyńska propaganda przedstawiająca imigrantów jako obcych, gorszych, zagrażających naszej kulturze. Propaganda całkowicie sprzeczna z kulturą, którą odziedziczyliśmy po Mickiewiczu i Słowackim. Dziękuję bardzo.